Panie trenerze, rozdrażniły pana słowa, które wypowiedział przed tym spotkaniem trener Płatek, że Jagiellonia grała w spotkaniu z Legią Warszawa Copacabana do sześcianu? Nie wiem, pierwszy słyszałem, najbardziej to się martwię to panem, bo pan taki widzę przeziębiony i zmartwiony, i zęby panu już strzelają, także tym się bardziej martwię, a to co powiedział, to gazeta wszystko przyjmie. Proszę powiedzieć, w jaki sposób Jagiellonia wygra dziś z Piastem Gliwice? No, nasze założenie jest dzisiaj bardzo proste. Jest taka bardzo dobra fraszka, drętwą, mową móc nie kalać, wyjść na boisko i trzy kropki. Daleko było, nie chcę oceniać, ale tutaj nie można tak wejść, że w Poznaniu, kurwa, stracimy bramkę, przepraszam, zespolonego. Ustawiają nam mecz, praktycznie możemy odrobić. Tutaj przyjeżdżamy, znowu gwizdzą przeciwko nam. No, już któryś mecz z rzędu, to nie jest pierwszy raz. Pracujemy na boisku, jeździmy te kilometry, żeby wygrywać mecze, kurwa. Oni są cały czas ozrani, kurwa, na tym boisku ci sędziowie. Nie może tak być, kurwa. Okej, rzeczywiście ładunek emocjonalny Sebastian jest wielki, zatem domyślę, że chyba nic więcej, nic dodać. Szkoda słów. Okej, dziękuję. Nie wiem, dla mnie to, może nie powiem tak mówić, ale to jest jawne dymanie, bo faulu nie było. Fatalnie wyglądasz. Powiedz mi, jak to było z tą swoją sytuacją w drugiej połowie? Fatalny to ty jesteś, następne pytanie proszę. No to powiedz mi, jak możesz, jak to było z tą sytuacją w drugiej połowie? Z panem już nie rozmawiam, dziękuję. Naprawdę musimy się ogarnąć, a nie mówić, że nie wiem, chcemy w jakiś sposób odpocząć, przygotować się do Ligi Mistrzów. Nam liga ucieka. Przegraliśmy puchar. Wcześniej super puchar. Kurwa, przepraszam za wyrażenie, ale obudźmy się w końcu, bo nam wszystko ucieknie. Dość tego głaskania się i że wszyscy nas głaszczą, że mamy Ligę Mistrzów. Co? I co z tego? Coś osiągnęliśmy, awansowaliśmy do tego. Otworzyła się przed nami szansa. Ale nikt się przed nami nie położy. To pokazał dzisiaj Górnik Łęczna. Nie ma zespołów słabych, także obudźmy się w końcu. Mam nadzieję, że sobie porozmawiamy w szatni, bo tak dalej być nie może, naprawdę. My gramy w Legii Warszawa. W Legii Warszawa, kurwa. Dziękuję. Ja myślę, że tak, więcej nie trzeba dodawać. Legia przegrywa w Łęcznej, w Lublinie, z Górnikiem Łęczna. Bardzo dziękuję. Co można powiedzieć po takim meczu? No. Mamy jakieś marzenia, chcemy coś robić, no zastanówmy się nad sensem polskiej piłki, no bo to coraz gorzej, no ja mówię, my mówimy o szkoleniu, my mówimy o pewnych rzeczach, no zastanówmy się po co w ogóle trenować, po co grać, no, nawet powiem szczerze, że pierwsze moje myśl było w ogóle zrezygnować z trenowania, zająć się czymś innym, menadżerką może, bo to nie traci w ogóle jakikolwiek sens sportowych rywalizacji. Jakich słów pan musiał użyć wobec swoich piłkarzy, wobec Bartka Drągowskiego, bardzo wzburzonego po tym meczu? Po chłopsku, żeby spierdolić do szatni. Znaczy, czy istnieje może jakiś tryb administracyjny, w którym będzie pan ewentualnie wracał do tej sytuacji, nie wiem, skarga na sędziego? Ta whisky przyjadę do domu i se pierdolę, bo chyba to zostało. Następne pytanie, proszę. Jeżeli już trafi, to tutaj sobie może się pomylić, ale proszę wyjaśnić, kiedy to jest tak słabo, że pierwszy zawodnik dostaje miejsce w pierwszym składzie mistrzów Polski. Nie wiem, kim ten pan jest, ale niech spoczyta troszeczkę może książek, może znajdzie on odpowiedź, jak buduje się pewne zespoły, że w drużynie to nie mamy tylko 11 wirtuozów, potrzeba zawodników różnych, o różnych predyspozycjach i Chris akurat nie wywalczył sobie miejsce, żeby wyjść w tym meczu i miał swoje zadania do wykonania. No to odpowiem temu panu, niech lepiej z dala będzie od tej szatni, bo może wejść do tej szatni, może z niej nie wyjść, więc niech uważa co mówi, bo nie wie co to znaczy szatnia, bo chyba jeszcze nie miał nigdy do czynienia z szatnią, więc prosiłbym, żeby tonował troszeczkę takie nastroje.